Mutapa dzięki swoim misjom może bardzo szybko odkryć Indie, odkryć Ming, co spowoduje, że jesteśmy w stanie dostać naprawdę niezłe modyfikatory do developmentu. Powoduje to, że Mutapa jest jednym z lepszych teraz krajów do grania TOL pod development. Zresztą zobaczcie na koszty tych prowincji, koszty dewowadia jak to wygląda w Mutapie, co pozwoli nam mieć naprawdę przekoksany income przed 1500 rokiem, nie podbijając prawie nic. Idealny kraj dla osób, które lubią grać tol. Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas. Kampanię Mutapą również rozegram na poziomie very hard. nie wiem czemu, jakoś w tym regionie przyjemnie mi się gra na trudniejszym poziomie. Jeżeli chcecie po dzisiejszym odcinku Obejrzeć dalsze 50 lat rozgrywki, zostawcie 1500 lajków i go wam przygotuję. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć w bardziej indywidualny sposób, no to zachęcam do wspierania mojego kanału. Wiem, że mu grał już z lewik, grał już ludzi, obejrzałem obie perspektywy, i z tego co zauważyłem, nikt nie spróbował zagrać tą nacją Tol. A wydaje mi się świetna do tego. Dlaczego? Poczynając od naszych idei, które są naprawdę mocne: na początku zmniejszona inflacja, zwiększone goods produce oraz na samym końcu. I szkoda, że na samym końcu rozwinięcie do 10% kosztów developmentu. Pozostałe nie są już takie mocne, mogą być przydatne w tym regionie. Idee Zimbabwe też są całkiem niezłe. Możliwe, że będę je brał? Niekoniecznie. Na pewno je podejrzymy w ramach tej kampanii. Mamy przekoksaną misję, która daje nam development, zabudowanie budynków, czyli realnie zamieniamy złoto w development. Czego jeszcze nigdy nie było, i to dotyczy wszystkich naszych prowincji. I zresztą to mi się już podoba, bo Mutapa jest trzecią nacją, w zasadzie czwartą, którą ogrywam w ramach tego Origins, i każdą totalnie inaczej mi się gra. Kongo, jak widzieliście, jest to niesamowicie mocna nacja, która może być jedną z lepszych nacji do World Conquesta. A Mali jest ciekawą nacją, którą można grać pod potężne imperium kolonialne. Do przetestowania została mi oczywiście jeszcze Kilwa, Somalia, którą można tutaj utworzyć, i oczywiście sama Etiopia. Władców mamy no, beznadziejnych 300123. Będą składani w ofierze e, zebrom, tutaj. E. No niech tak będzie. Wybierzmy naszych rywali. No niestety, jednym z nich będzie Kilwa. Ale też mamy takich łatwiejszych tutaj i postaramy się wykorzystać na nich Show Strength, żeby zdobyć troszeczkę darmowej many. No Kilwa siłą rzeczy będzie nam zagrażała, a to jest groźny kraj, bo ma wprowadzony feudalizm. My go nie mamy i my mamy drugi poziom technologii, a Kilwa startuje już z trzecim. Co daje jej już gigantyczne bonusy. Możliwe jest, że spróbujemy jakoś ukraść. <grym> No siłą rzeczy ukraść yy, instytucje od sofa. So, Sof O Boże, znowu kolejny regał, gdzie muszę się nauczyć głupich nazw! Nie no, dobra, podbijam ich jak najszybciej. Od Sofala, Sofala, tak to się wymawia chyba, więc poprawiajmy z nimi relacje, no bo Sofala weźmie od Kilwy, my weźmiemy od Sofala, chyba że podbijemy szybciej Kilwę, nie wiem, robiąc bardzo duże ilości wojska. Jeżeli idzie o naszych fetyszystów, tutaj na początku wybieramy dyscyplinkę, mamy gorszą technologię, więc trzeba jakością nadrabiać. Mamy spory income, co zawdzięczamy sobie kopalnią złota, które mamy już, ale nie cieszcie się. Ta kopalnia złota w Zimbabwe niedługo przestanie istnieć, zostanie zrównana z ziemią, dostanie potężny negatywny modyfikator. Więc na starcie lecą jednak doradcy jedynkowi. Ech, gdzie moje moralki, gdzie moja dyscyplinka? Jako że sporo zarabiamy, możemy zostawić sobie kawalerię, tym bardziej, że ma dwa do damage'ów w moralki, więc całkiem nieźle ją to nam plusuje. Dotrudnimy dodatkową darmową kompanię najemną, bo nie mamy profesjonalizmu, więc nic realnie nie tracimy. Uuu, a nasz władca widać, że będzie szedł w pierwszej linii. Mamy w naszych estate'ach dość typową sytuację: 27% kraulanców, dziwne, bo zazwyczaj wszystkie nacje mają obecnie 30%, więc punkty lecą w administracyjne oraz dyplomatyczne, militarne. Weźmiemy siłą rzeczy później, jak zdobędziemy trochę więcej ziemi, oraz weźmiemy tym razem przywilej Nairboy Raid, który pozwoli nam zdobywać dodatkowy manpower. Nie przypadam za nim, ale pokażę Wam przynajmniej, jak to działa, chyba nie bierzemy na tańszych doradców po pierwsze dlatego, że chcemy zboostować stabilność, po drugie że niedługo nas czeka pewien disaster i tam wiem, że trzeba też boostować stabilność, żeby go zakończyć więc nie chcemy zwiększać jej kosztów w sumie zapomniałem powiedzieć też o tym że Butua, która jest naszym wasalem, również może być dość ciekawą alternatywą do tworzenia Zimbabwe, jako Butua mamy bardzo potężne idee militarne, chyba jedne lepszych w regionie, morale, infantry Cost, shock damage Received, dyscyplinka, siła dla naszej piechoty, National Unrest. Mimo iż my na początku rozgrywki mamy generyczne drzewko. To jeżeli uda nam się podbić Mutapę, możemy otworzyć nację Rozwi. Rozwi ma takie same idee jak Butua, ale misję posiada już Mutapy, więc jak najbardziej możecie stworzyć z tej nacji dalej Zimbabwe. No chyba, że chcecie mieć taki napis Rozwi Empire, chociaż realnie jesteście królestwem. No ale wróćmy do naszej Mutapy biednej, chociaż może nie do końca aż tak biednej. I tutaj, żeby to wszystko sobie zbalansować, fokus zmieńmy na punkt. Militarne. Wyślimy też insulta do Kilwy. Pierwsza sprawa, że dostajemy Power Projection. Kolejna sprawa jest taka, że dajemy Botowi Cassius Belli na nas dyplomatic Cassius Belli. Jest wtedy szansa, że Kilwa nas zaatakuje, co oznacza, że nie wezwie do tej wojny swoich sojuszników. A w wojnie obrony, gdybyśmy My Kilwę atakowali, Najprawdopodobniej by wzywała swoich sojuszników. Wtedy możemy nas najemników, nas wojska i realnie Kilwę zalać. Bo boty jednak trzymają się force limitów. Co prawda na poziomie Very Hard Kill tak ma zwiększony o 50%, ale raczej nam to nie przeszkadza. A jak już wysłaliśmy insulta, no to czas nakarmić zebry. 12 grudnia możemy już wypowiadać nasze pierwsze wojny, co też w zasadzie od razu robimy. Do jeszcze najemników. No i mamy to Regression of. No dobra, upadek Zimbabwe, no po prostu cofa nam się w rozwoju i dostajemy natychmiast. Te minusy, które tutaj widzicie, to będzie bolesne. Nasza stolica nawet nie została okupowana, a po prostu upadła. No i żeby jednak Zimbabwe się odrodziło, musimy nabić sobie stabilność na plus 1 i dlatego potrzebujemy dość sporo punktów administracyjnych no i nie zwiększenia kosztów stabilności. Zobaczcie, ich po prostu ci tubylcy tutaj niszczą. Jakie to jest smutne. Dobra, a my chyba rozpoczniemy kolejną wojnę, bo już tutaj nasz wasal okupuje te prowincje, więc my możemy, czekajcie, Gwarancję, przepraszam, widziałem gwarancję, ale mi to uciekło. Luba będzie w tej wojnie, ale tym się nie przejmujemy, e, bo luba jest daleko, raczej nie dołączy. Atakujemy tutaj wojsko, mam nadzieję, że dość szybko zniszczymy. uuu przeciwnik idzie, oby nie dołączył, dobra, jest tak wipe, jest tak wipe, lecimy na pauzie. Konsolidujemy nasze wojska i to, to się może źle skończyć, zobaczymy zaraz. Moralki mamy niższe. Ale wygraliśmy, wygraliśmy. Przeciwnik upada i lecimy, zdobywa. Oj, a ty gdzie, gdzie ty mi złazisz, no głupi bot? No jak widzicie, przez to Zimbabwe już nie zarabiamy cały czas bęcki od natiwów dostają. Ej, a w sumie na, czy nasze wojska wyglądają tak samo, czy lepiej od kongijskich i malańskich? Bo naprawdę te skórki mi się mega podobają. Ja nie wiem, czy EU5 kiedykolwiek powstanie, skoro to nadal tak ładnie ta gra wygląda. Chociaż dla całego silnika mogłoby to powstać. Myślę, że tą armię możemy spokojnie olać, oblegającą naszą stolicę. Nam bro, dobra, po tych wojnach tak będziemy mieli dużo prestiżu, więc e, pójdzie do Zeber. Lecimy dalej bronić naszej stolicy, bo coś tutaj zmierza na nią. Ale jak to nie ma z tak łajpa, no? No, i bierzemy Show Strength, co nam daje po 100 punktów każdego typu oraz Power Projection, w sumie nawet nie wiem ile, 30 punktów. Jak i troszeczkę prestiżu. Myślałem, że będę na plusie, ale jednak nie jestem. No i drugie showstrunów będzie dość ciężkie do zrobienia, bo byśmy musieli lube lecieć, wyjąć. A to, jak widzicie, jest dość upierdliwe, chyba że od dostałbym przejście od Kazambe. Ale lube, lubimy, więc w sumie spilejujemy i tak potrzebujemy raz zrobić tego Humulata War reparację. No i zobaczmy, ile dostajemy tego Mempowera za spalenie z czyjej stolicy. 6%, mamy 6625, warrepsy są, pieniądze jeszcze mi dajcie, pieniądze, no nie dacie mi dużo tych pieniędzy. No i mamy 6625, 8, no tak 2000 dodatkowego mempowera, więc dość fajne to jest. Nasza stolica, jak nie miała dewa, dalej go nie ma. Mimo, że powinniśmy cokolwiek przenieść, bo tutaj ich stolica też jest badziewna. Ale możemy już ponieść stabilność. O dwa punkty co pozwala nam zrobić pierwszą misję: Fate of Zimbabwe. A samo Restore Zimbabwe potrzebujemy mieć tutaj 20 punktów DEVA żeby odnowić i pozbyć się tego modyfikatora. Dewowanie tego to byłaby tragedia istna, więc spodziewam się, że będziemy raczej konsolidowali do was podbitych terytoriów w przyszłości. Więc teraz możemy zrobić sobie tańszych doradców. Dodatkowy prestiż, bo jednak musimy się pozbyć następcy. Mamy jedną prowincję, którą możemy dewować. Więc w sumie róbmy to. Instytucja się wprowadza u naszego sąsiada. Dostarliśmy teraz dość sporo klejmów. Moglibyśmy w teorii nawet spróbować zaatakować Kilwę, bo nad sąsiadami może by nam nie dało rady. Ewentualnie jakoś byśmy wyrolowali boty. Jeszcze tak sprawdzę. Malindi, pale na północy. Antero jest e, na Madagaskarze, o którym przecież nie wiem, że istnieje. Więc to nie jest jakoś tak dużo tego wojska, mimo wszystko, jak to jest tutaj pokazane. Odpalmy Edyk na instytucję. Chociaż to się dużo wolniej wprowadza niż myślałem. Nie wiem, czy jest sens czekać. Uuu, dwa dewa do Zimbabwe, jak najbardziej. Jako że i tak nie mam za bardzo co pieniędzy wydawać, to weźmy no, tych dwójkowych doradców sobie. Nie no pewnie, no teraz mi walną doradcę. Za 50% ceny. Następca leci na karmę dla zebr. A jeszcze tribal despotyzm zmieniamy. Nie, bo będę miał sporo wasali, więc może nam się to przydać. Integruję Butuera raz dla kopalni złota, dwa, że taką mam misję a trzy, że będę i tak miał czterech wasali w tym regionie, co jest naszym limitem. Dostajemy teraz niby Butua Warriors, jakichś unikalnych najemników, no całkiem fajni, przyznam. O, ten następca Gumbower wura. Serio, jak ja mam to umieć wymawiać? Prawie nam się udało wprowadzić feudalizm, no ale trudno, mamy i tak 98%. Wprowadziliśmy feudalizm, mam już czwarty poziom technologii, czyli dokładnie ten sam co Kilwa. Przed atakiem na atakujemy naszych północnych sąsiadów. Będę chciał ich podbić, ale uwaga, zobaczycie co z nimi zrobię. Tak, w pierwszej kolejności niszczymy ich armie, które no, są zacofane. Więc nie powinno być z tym większego problemu. Serio? Gońcie ich! Wyjebiście. Możemy teraz też dewować w międzyczasie drugą kopalnię złota. Nasze wojska poszły do luby, bo lubimy lubę. O kurwa. Ale to jest w sumie to, na co czekałem: lubę. Po prostu bo lubimy, white pisujemy, a naszych sąsiadów totalnie zjadamy. Wpadnijcie na NEB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie, trwa tam obecnie potężna wyprzedaż z okazji Black Friday. Jak się da, to zabiorę ten development. Co prawda, jeden punkt. Eee, nie podoba mi się ta mechanika, chociaż ok, wiem, że ona też jest zależna mocno od kosztów dewowania. Więc w sumie przed paleniem i koncentracją dewa powinno się teraz zmniejszać eee, tutaj tą liczbę jak najbardziej. Chociaż i tak, mając takie kary do dewowania, to dużo tutaj nie zrobimy, no ale trudno. Wypuszczamy wasali. W sumie im więcej, tym lepiej. Więc chcemy lundu. Makuę oraz Marawi. Dlaczego? Bo każda ich stolica to jest jednak fort jedynkowy, który przeciwnik będzie musiał zdobyć, oraz każdy jeden wasal daje nam troszeczkę zwiększony force limit. Od razu też wysyłamy trzech dyplomatów do poprawienia relacji. I w sumie, gdzie ta wojna? Czy ona już nie powinna wybuchnąć? Tak nie rekordowa! Weźmy naszych butłańskich najemników, jak i tych w sumie drugich też. Bo na pewno to nie będzie łatwa wojna. Mam przeciwnik o jedną technologię przewagi, której nie wprowadzę dość szybko. Chociaż czemu ja się tak boję, to jest tylko kilwa. <grywka> Jak to wygląda jeśli jakby wasale zaczęli, zobaczcie, też rekrutować staki najemników po 4000. Jak to wygląda? Rzućmy nasze wojsko najemne w pierwszej linii. Obok mam rozstawione wojsko normalne. Zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy, chociaż widzę, że już muszę dosyłać, żeby mieć przewagę w moralach. Tutaj jest jeszcze wojsko przeciwnika, więc zaraz zobaczymy, czy wygram tą bitwę, czy nie wygram tej bitwy. Możemy mieć problem na moralach, bo jednak przeciwnik ma niższe od nas. Jakim cudem? Nieważne, tak z Zumbo, to nie jest Zimbabwe, więc nie. A bitwę samą z kilwą wygrywamy i mamy odblokowany kolejny kult za islam. Spotkaliśmy i w Slamistów właśnie na polu bitwy, ale zawsze to coś. Eee, I wojska Kilwy odgradzamy na tej wyspie, na nią się nie mamy żadnych szans dostać. Więc w zasadzie całe wojsko najemne tutaj zostawimy, a wojskiem normalnym idziemy oblegać prowincję przeciwnika. Kontrolując jedną ze stron ciśniny, no w tym momencie o co prawda przeciwnik może przejść, bo to on blokuje morsko. No ale zawsze dostaje minus 2 nas atakując, więc tutaj nie przewiduje jakichś problemów większych. A praktycznie cała Kilwa jest pod okupacją. Idzie nam całkiem nieźle, mimo iż mamy cały czas władcę 3.0.0. Jest, zginął! Mamy jednak trochę lepszą królową eee, przez 11 lat. Kult islamu daje mi institution spree plus 10%. Słabe. Wolałbym pójść albo jeszcze w tolerancję, albo w dyscyplinkę. Na razie czekają nas troszeczkę wojen, więc lećmy w dyscyplinkę. A, i fajną sprawą jest to, że kiedy wypuściliśmy też tych wasali, oni od razu mają czwartą technologię militarną, więc taką samą jak my. Czy wykończymy ostatnie wojska ubranych ludzi? Tak, niech wiedzą, że chodzenie na go jest najfajniejsze. No i mamy to, zjadamy dosłownie całą kilwę naraz. Po wygranej wojnie, no to patrzę jak z tym koncentrowaniem Dewa nam wyjdzie. Jeżeli ukrywam, że zabrania Dewa z tej ich prowincji, gdzie jest złoto, średnio mi odpowiada. To jest tak chyba lepsze niż miałbym sam dewować Zimbabwe do 20 poziomu, więc nie wiem, no spróbuję to pozabierać, chociaż to zostało tak znerfione, że, że, że tylko raz to mogłem użyć, raz tej opcji mogłem użyć. Kiedyś każdy z tych stateów bym zrobił w ten sposób i mamy 9 dewa w Zimbabwe ale to jest słabe, no ale dzięki temu dostaliśmy misję na posiadanie kilku prowincji z dziesiątym poziomem developmentu ze złotem i daje nam to też nowy przywilej chyba u merchantów, jeżeli dobrze pamiętam Controlled Gold Mining tutaj Zlewik twierdzi, że to się totalnie nie opłaca i raczej mu muszę przyznać rację, bo zwiększenie wszystkich kosztów power o 5% to jest spora kara Gold Depletion Chance Modifier Multi Gold Inflation Reduction minus 75% Uh, ja dla testu to wezmę, ale dopiero za jakiś czas, bo daje to gigantycznie dużo influensa. Na pewno jeżeli już to brać, to dopiero po zdewowaniu naszych kopalni złota. Możemy też kliknąć kolejną misję Conquers Sofala. Która da nam dostęp do map Dla tych państw islamskich, które były znane A niekoniecznie chcemy to teraz robić Podbijmy jeszcze te trzy nacje Zanim dowiemy się o istnieniu tych na północy I super, cyk, mamy dwie kopalnie złota Na dziesiątce Jako, że mamy jednego doradcę trójkowego Za pół ceny, znaczy w sensie teraz trójkowego Za pół ceny, to ja go nawet do czwartego Poziomu e rozwijam I proszę, mamy event Atakujemy Mombasę What, regencja, jak dobrze, że wypowiedziałem tą wojnę Bo nasza królowa zdecydowała się się użyć troszeczkę za wcześnie, tak o 6 lat za wcześnie, ale ta regencja z nobility jest naprawdę nie. O, a to odpowiada, że będziemy mo mogli naszego Gumborem Wura e, podszkolić w jakichś tutaj skillach. Myślę, że będziemy potrzebowali najwięcej administracyjnych, więc lećmy. Mombasa, która pokazała nam swój skill no, została podbita. Malindi, ja myślę, że oleje, w sumie, może już pójdziemy jednak z tą misją na odkrycie map, albo i tak już troszeczkę tutaj widziałem, a może nam się to przydać w kolejnych wojnach. I co najważniejsze, możemy już też widzieć Indie. Mamy Kongo jako naszego rywala, co w sumie może skutkować, że będziemy mieli z nimi wojnę. Tylko jeszcze spoj spojrzę, jakie inne kraje tutaj będą w tym. Raczej nie będzie z tym problemu. Na wszystkich nowo nowozdobycznych prowincjach robię to co zawsze w Afryce, czyli obniżam autonomię. Akceptujemy też kulturę Swahili jako akceptowalną. Mogę akceptować jako nieakceptowalną? No akceptujesz że was nie akceptuję. U, misjonarz. Kilwa jest fetyszystyczna. Tam będzie kult złota jak nic. Dobra, musimy to Zimbabwe odbudować mimo wszystko. nie Chyba nie ominie się bez dowowania. Mogę też spróbować tutaj renesans wprowadzić, ale to zaboli, bardzo zaboli. Musimy mieć też świątynię marketplace, no to klopsik. Czytaj Luka, i pierwopisy tych misji, a potem dewuj. W masapie, czy jakkolwiek się to wymawia, budujemy sobie forcik dwójkowy i drugi postawię sobie na stolicy. Albo obok, nie, na stolicy. Uuu, edukacja, ważna rzecz. Następca, no leci do Zebr, chociaż nie jest najgorszy. Może weźmy w tolerancję trochę. Dobra, zrobimy inaczej: nadrobimy najpierw technologię. Dopiero potem będziemy wprowadzali renesans. Bo realnie nasze Zimbabwe dostanie niezłe bonusy potem do dewowania. Zjadamy trzech wasali naraz. Perfekto. Fokus totalnie zmieniłem na punkty dyplomatyczne. Gra ode mnie wymaga zbudowania jeszcze jednej świątyni, więc niech tak będzie. I muszę też mieć wprowadzone Embracing Gular Cult. No, z tym wolałbym jednak poczekać. Następne co potrzebuję to 20 krętów handlowych, więc troszeczkę ich tutaj e, zbudujmy. Bo czemu byż nie. Dalej autonomię obniżamy. Wszędzie też odpalam edykt na autonomię, bo jednak wszędzie mam jej przynajmniej 10%. Nie mam, nawet w stolicy, jak mam jakąś niską autonomię. A to ciekawe, myślałem, że state y w stolicy zawsze mają zero autonomii. Przenieśmy naszą stolicę handlową też do Kilwy. Kolejny air dla zebry. I super, mamy misję. Co? <ścoughs> Odkrywamy drogę do Beijingu. Ej, to ciekawe, czy mam teraz możliwość wejścia w relację z krajem konfucjonistycznym? Tylko na czym to polega? Bo jeżeli się nie mylę, to powinien nam się zaraz pojawić. Wziąłem sobie autonomię dodatkową, wyjebiście. Kult zwiększający. To, co chce. No dobra, w teorii jak wyczytałem, wystarczy, że wypowiem wojnę AWIE i dam się na przykład zatopić ich wojsku, czy stoczyć bitwę z ich wojskiem, cokolwiek. I powinienem dostać ten kult, na którym mi zależy. Chyba, że się okaże, że nie mają floty i nic mi to nie da, no to chyba lecimy wojnę z Mingiem. No, Ming ma jakąś flotę, teraz wystarczy, że nam zatopię jakiś jeden okręt, i w teorii. Będę miał kult, który potrzebuję A moja flota płynie, płynie, oby tam dotrwała, bo serio musi dopłynąć i, i zatonąć nic więcej nie musi Na Wszelki Pag wysłałem trzy okręty, nie wiem po co <grym> O, 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 jesteśmy, jesteśmy Czyżby miało się udać, czyżby miało się udać? Bo druga opcja to jest niestety <grym> To tak działa! Boże! No to odpalamy prime cult Bałem się tego, ale teraz nam się uda, chociaż? Nie, przed odpaleniem Prime Cultu musimy pozbyć się wszystkiego, co daje nam zwiększony influence. Chociaż dobra. Lecimy na Prime Cult. Tak źle kliknąłem wtedy, co sobie i mamy development 10%. Po śmierci władcy zmienimy również kult. O, też się zmienił. Oh my god. No i kolejna sprawa. O, a ciebie nie mogę wprowadzić Aira. No to 20% mamy w takim razie, tylko i wyłącznie. Czyli Kongo jest jednak krajem, który będzie miał największy bonus do developmentu, bo każdy kraj fetyszystyczny, skoro może wybrać tylko jeden przywilej, o tym nie, tego nie byłem świadomy, będzie miał minus 20%, Kongo może mieć minus 25%, bo z misji zawsze ma dostępny ten przywilej na kult słabszego dla naszego Eira. Ale się zamotałem. No ale wiecie o co chodzi, chyba. I zobaczcie, jest Budda Harma minus 10. Prime Cult Harma minus 10. Wyjewiste. Teraz za 5 lat pisujemy mink i jest po sprawie. Jednocześnie robię też misję na Restore Zimbabwe, co usuwa nam ten przerąbanie negatywny modyfikator. <gryw> I ze 100 punktów płacimy tylko 58. Zmieńmy też na Local Development. Niestety innych bonusów nie wyciągnę, ale możemy tutaj dobić teraz do dychy, co jest super sprawą, i dalej do dewować renesans, na który nawet od razu nie stać. Pójdziemy we standardowy PvP build na początek ilościowe oraz ekonomiczne. Zacznijmy od ilościowych, tutaj pójdą ekonomiczne idee, no, no bo siłą rzeczy mamy 1480 rok, więc siódma technologia tak czy siak jest do zdobycia. Dostaliśmy też konkwistadora z misji, więc lećmy odkryć całą tą Afrykę Południową, to pozwoli nam dalsze misje wykonać. I w sumie buildy idei, bo o tych w ogóle nie powiedziałem. Możemy pójść PvP, tak jak ja będę grał, czyli ekonomiczne ilościowe, których tutaj nie widzicie, albo standardowe religijne trade ilościowe, bardzo mocne buildy. Jeżeli chcemy się bawić w kolonizacji, no to oczywiście Exploration Expansion, ale raczej na tym kraju nie. Nie zwróciłem też uwagi, ale misja z Zimbabwe podniosła nam poziom monumentu o dwa poziomy. Możemy też wykonać jakimś studierem misję Balance the Council. Totalnie przez przypadek zrobiłem tę misję. Muszę mieć więcej profesjonalizmu. Ups. O, chyba można. Nie, nie można niestety zespałnić wcześniej zulusów niż 15 technologii administracyjnej. Szkoda, no to jednym naszym wojskiem pochodźmy jeszcze tutaj poodwiedzajmy. Drugim naszym wojskiem stajmy i trenujmy, żeby rósł nam profesjonalizm, skoro go potrzebujemy aż tyle. Tylko w sumie przydałoby się wcześniej zrobić ten kult Maravig, na którym niestety nie podążam. Co ja tracę tańszych doradców? Prosperity Grow. No, i nie wezmę ostatniej misji, więc w międzyczasie jeszcze trzeba będzie zmienić sobie kult na Marawi. Niestety zrąbałem z tym, więc chcemy zrobić tą misję jak najszybciej, żeby zanim weźmiemy dewa, zrobić cały ten ciąg z kultem Marawi. Dobra, mam misję na odkrycie południa, chociaż jeszcze całego nie odkryłem. Daje mi to podobną misję jak na Kongo, czyli kolonistę dodatkowego. W sumie jest to dość fajne. Możemy też kolonizować ten region powoli, co też zamierzam robić od razu, i tu mam nawet kolonie. Tutaj wyślemy, żeby nie robić dwóch kolonii na raz. A, dobra, bo to jest jako Siberian Frontier, więc ta kolonia liczy się troszeczkę inaczej, więc możemy jednak wysłać kolonistę, jak zwykle. I to jest jedna z tych rzeczy, o których wam powie zapomniałem powiedzieć w poprzednich e, odcinkach. Jeżeli macie kolonię, która macie tutaj napisane Siberian Frontier, ona nie spałni buntowników, o ile nie wejdziecie na to. Więc nie musicie wysłać wojska do pilnowania, i tak dalej, i tak dalej. Oh my god. Co innego te kolonie, które będziecie sobie dorobili. Och, wojna zakończyła się White Peace'em. Nad, ja go nie zawarłem. Hmm, chciałbym zrobić tą misję, ale chyba nie znam żadnego chrześcijańskiego kraju w Europie. W zasadzie wszędzie, gdzie mogę, buduję budynki produkcyjne, bo pamiętajcie, że to tak czy siak zwiększa nam dewa w naszych prowincjach. I w sumie ciekawe czy to jest jakoś tak powiązane, że jak budujecie budynek produkcyjny to zwiększa nam development dyplomatyczny, a czy jak budujecie budynek z taksem to zwiększa nam taksa. Nie wiem, tutaj mamy 4, 2, 6, zaraz przeklikam o ile nie zapomnę i zobaczymy. Obecnie też mamy 274 deva. No i zamieniamy nasze budynki w development. Jak ten income nam skacze, fajnie za to tak spojrzeć jak to się buduje. No całkiem nieźle. I w sumie nie pamiętam jakie były już tu liczby, ale zdaje mi się, że poszło jednak w dyplomatyczne. No i mamy to, rozwiemy jednocześnie te dwie idee. Chociaż troszeczkę żałuję, że nie mamy jakiejś misji na podbicie Madagaskaru. No i pięknie, mamy przynajmniej tych... O, mogę na tutaj sobie pozwolić, już na kolejnego czwórkowego doradcę, wyjebiście. Serio? Skąd my to znamy? National Bank in Trouble. No i będzie na razie inflacja, potem ją zbijemy. Przecież inflacja to nie jest nic złego, prawda? Odpalmy złotą erę. Akurat przyda nam się, bo już kończymy rozwijać nasze idee oraz pozwoli nam to szybciej jeszcze nadrobić technologię, a może i coś jeszcze więcej popodbijać. Mam też już sporo punktów dyplomatycznych, więc. Troszeczkę ich wydajmy. Nie wiem gdzie mam najtaniej, więc wszędzie na chwilę zmieniam edykty na te do dewa. Nadrabiamy teraz technologię militarną. Tutaj dodatkowo, jako że już mam dziewiątą dyplomatyczną, robię spy network na Malindi. Żeby kraść ich przewagę technologiczną, bo zobaczcie mają dziewiątkę w militarnej, więc zawsze dostajemy troszeczkę tańszą technologię dzięki temu. O tutaj, ma tu pan spy network. Zawsze dodatkowe 6%. Już mamy dwóch doradców piątkowych. Jeszcze przydałby mi się militarny, tańszy o 50%. Też bym go robił od razu do piątki. I mamy to. Idee ekonomiczne zakończone. Możemy odpalić dodatkowo development cost. I zobaczcie, jak tanie mamy teraz dewowanie. Tyle modyfikatorów. Minusem tego regionu jest to, że mamy tutaj klimat tropikalny i nie mamy za dużo super dobrych terytoriów do dewowania. Ale też takie się zdarzają. Czasem, przecież nie, no wszystko jest tropikalne, tutaj mamy normalną, tutaj troszeczkę normalnej, a tutaj mamy arid, to jeszcze gorzej. No ale tak czy siak, 20% dodatkowych zmniejszonych kosztów dewowania, no lepiej to mieć niż nie mieć, ja sobie pozwolę zdewować wszystko co mogę za punkty dyplomatyczne. Od razu staliśmy się great powerem i wygląda na to, że nie wypycha Portugalia, to jedna rzecz. A druga rzecz to, że pojawił się kolonializm, znowu nie miałem o tym informacji. No nic, trzeba będzie zaraz go gdzieś zdewować. W sumie kilwę do 25 poziomu zdewowałem, żeby tutaj zrobić centrum. O, pieniądze się skończyły. No a coś wydałem je, nieważne. Ja jebie! 10 punktów dewa spłacę za tą prowincję. Nie, co ja tu kliknąłem? Nie ja to kliknąłem nawet. Masakr, jakie to tanie! Jakie to tanie! Wiem, że nie to kliknąłem, ale tak, jakie to jest stanie wszystko. Jak patrzę jeszcze na to iWorld, to jest local gus product zwiększony o 10%. Górska prowincja, 8 punktów dewa płacę. Te wszystkie modyfikatory już nastakowałem, bo nawet z burgersów mam 7,5%. Mógłbym mieć więcej, ale mam 7,5%. Chyba pierwszy raz zdewuję po prostu prowincję górską pod kolonizm. A, zobaczcie, tutaj nawet jest napisane One base manpower in Zimbabwe Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej I kolonializm wprowadziłem w prowincji górskiej Zobaczmy jeszcze czym Zimbabwe stoi Bo już mogę Spraśmy nowe tradycje i ambicje Piękny, żółty, kanarkowy kolor A tutaj w herbie to mamy kanarka właśnie Misje nie ulegają zmianie A prezentują się następująco Morale, fort maintenance, trade efficiency na końcu Construction Cost, Great Project Upgrade Cost, minus 10%, bardzo fajny modyfikator. Monthly Gold Inflation Modifier, minus 20%. Wow, Ford Attrition dla przeciwników i no reszta już nie robi takiego wrażenia. Powiem Wam, że wolałbym zostać jednak na Mutapie przez kolejne jakieś 50 lat i ją dodewować, bo mutapa na samym końcu zamiast trade efficiency miałaby minus 10 kosztów developmentu i byłoby to potężne dewowanie takiego małego kraju. W międzyczasie bym wykorzystał punkty administracyjne na dalsze podboje w tym i w tym kierunku, a może i coś do Indii byśmy doszli, nie wiem, albo i Kongo zdobili, bo w sumie tutaj handel jest przekoksane, tym bardziej, że tutaj zobacz, jakie są dobre handlowe, chociaż nie aż takie dobre jak w Zimbabwe, bo Tutaj mamy kość słoniową za 4 golda, niesamowite to jest, ale tutaj mamy dużo miedzi, którą moglibyśmy zdewować. Ale mówię, jak będziecie chcieli zobaczyć dalsze 50 lat rozgrywki i zrobienie z, wiem, z tego hegemona ekonomicznego chociażby, zostawcie lajki i wam przygotuję kolejne 50 lat gry.